Jaka jest Pana osobista definicja Śląska? No, jako socjolog z wykształcenia, ale też z emocji, no, to użyłbym tego porównania ojczyzna prywatna i ojczyzna ideologiczna. Czyli to jest moja ojczyzna prywatna, to jest ten świat najmniejszy, odwołując się do znanego cytatu i tytułu. To miejsce, które po pierwsze mnie ukształtowało, to miejsce, które no, darzę emocjami. I to też miejsce, które no, było jednym z ognisk rewolucji przemysłowych w skali całego kontynentu, więc kapitalną historią, która nie została do końca jeszcze odsłonięta i pokazana. I ja jestem głęboko przekonany, że jakkolwiek to nieprawdopodobnie nie zabrzmi, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie może być regionem również turystycznym, w sensie właśnie tej turystyki kulturowej. Doktor, który leczy pamięć o obiektach dziedzictwa przemysłowego. Profesjonalista, a zarazem fajny człowiek, bardzo towarzyski. Zawodowo to wykładowca akademicki, specjalizujący się w problematyce socjologii czasu wolnego w teorii i praktyce. Jest współtwórcą Szlaku Zabytków Techniki i jego święta, Industriady. Każdy pomysł ma swojego lidera, który wie, co chce i jak będzie ten pomysł wyglądał za 10 lat. To jest cecha osób, które potrafią zarządzać, że nie trwają na posterunku z roku na rok, tylko mają jakąś wizję. I Adam miał wizję co do Szlaku Zabytków Techniki. Doktor nie poprzestaje na zabytkach naszego regionu. Od 2014 roku jest wiceprezydentem prestiżowego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, łączącego ponad 850 zabytków. Adam nam umożliwił poznanie tych obiektów od środka. Wchodziliśmy we wszystkie zakamarki i poznawaliśmy ludzi, których na co dzień się nie ogląda, z którymi mogliśmy rozmawiać na temat finansów, na temat zarządzania, na temat bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że chyba nie miał wyboru. Mieszka na tej ziemi, on wrósł. Wszystko po to, by ratować i promować zabytki techniki, nie tylko w województwie, ale i Europie. Najbardziej rozpoznawalny szlak w Polsce, szlak zabytków techniki, no to powinien mieć w drugim członie, tak, Hajduga. Wybrał Pan miłość, która ludziom mojego pokolenia jeszcze 20 lat temu wydawała się trudna i kojarzyła się z dewastacją krajobrazu i środowiska. Jakie były jej początki? Zaczęło się to wszystko nie jak to zazwyczaj jest od Zagłębia Rury w Niemczech, tylko od Walonii w Belgii, od tej francuskojęzycznej części Belgii, która była bardzo przemysłowym regionem, górniczym i hutniczym, i później w wyniku deindustrializacji no, zaczęła szukać pomysłu na siebie. I to był chyba rok 2003, kiedy udało się pojechać w ramach takiego stażu. I ten wyjazd otworzył mi oczy. Oczywiście wcześniej też z racji jakichś rodzinnych konotacji, ale też miejsca, w którym się urodziłem, no dostrzegałem, co jest dookoła, natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, że te obiekty mogą mieć taką wartość, że one są po prostu niczym innym, jak tylko częścią dziedzictwa kulturowego. Później pojawiły się następne możliwości wyjazdu do wspomnianego już Zagłębia Rury. No i tam ten efekt wow, czy jak to mówią koledzy z zagranicy, cool factor, spowodował, że gdzieś tam w głowie zaczęło mi się przestawiać na taką perspektywę. Mamy tu skarby, mówiąc krótko, których nikt nie dostrzega jako potencjał, a jako barierę rozwojową. Zabytki poprzemysłowe to ogromna różnorodność, jak się je wartościuje, jak się wybiera te, które dobre. Przede wszystkim trzeba na nie spojrzeć tak, że to jest pozostałość, po, mówiąc tu słowami Johna Greena, to taki popularny YouTuber z Stanów Zjednoczonych, który publikuje tak zwaną skróconą historię świata.
To są zabytki rewolucji, która była najbardziej rewolucyjna ze wszystkich rewolucji. Rewolucja przemysłowa zmieniła kompletnie nasze życie. Każda sekunda naszego życia to jest rewolucja przemysłowa. Teraz musimy spojrzeć na zabytki techniki w ten sposób, że tak jak zachowaliśmy zabytki z średniowiecza, z renesansu, z baroku, tak musimy zachować te zabytki z tych 200 lat, bo one właśnie kształtują świat, w którym żyjemy. Jeżeli go zmieniły kompletnie, to to jest jeden i wystarczający powód do tego, żeby je po prostu pokochać i żeby pokazać, że one są tak samo warte i wartościowe jak pałace i zamki. Nie ma gorszego i lepszego zabytku. Jakie zabytki mają największe szanse na ocalenie? Nie można przecież uratować wszystkich. Co trzeba uratować? No to, co jest unikatowe, co jest wyjątkowe w skali, nie tylko wielkości, ale też pewnej unikatowości. To, co jest autentyczne, co niesie za sobą też historię. Zabytki, techniki, i to jest najważniejsze, mają, choć oczywiście mówię to w pewnym cudzysłowie, duszę, mają za sobą opowieść. Właśnie opowieść tych ludzi, którzy w nich pracowali. I to jest warte pokazania. Podejście do zabytków poprzemysłowych, do dziedzictwa poprzemysłowego w ostatnich latach bardzo się zmieniło. W wielu miejscach traktowane jest jako szansa rozwoju, a nie balast. Jak wybierać dla tych obiektów odpowiednie funkcje? To nie jest łatwe. Dzisiaj chyba coraz częściej musimy na te obiekty patrzeć jako na takie obiekty, które powinny być multifunkcjonalne. Ja myślę, że ten czas muzeów, rewaloryzowania obiektu, nadawania mu nowych funkcji i myślenia tylko o tym obiekcie w kontekście zrobimy następne muzeum, on dobiega końca. To nie byłoby możliwe z perspektywy ostatniej dekady, też gdyby nie środki z Unii Europejskiej. To też trzeba wyraźnie podkreślić. Praktycznie większość obiektów, które nie tylko w naszym regionie, ale w Polsce w ogóle, to są obiekty, gdzie ta interwencja publiczna miała miejsce. I tu mamy jakby dwie perspektywy. Jedna perspektywa to jest właśnie tej interwencji publicznej, czyli środków publicznych, i druga to jest perspektywa prywatnego inwestora. Ten pierwszy no, nie musi tak ciężko myśleć o tym, jak się samo sfinansować. Ten drugi nie ma innego wyjścia, musi te środki wygenerować z różnych źródeł, więc ta skala wyzwania jest jeszcze większa. Więc no, kluczem jest na pewno multifunkcjonalność, myślenie o tym, że te obiekty mogą mieć również funkcje społeczne. Niedaleko stąd przecież mamy taki kapitalny przykład, Ruda Śląska i połączenie dworca kolejowego na Hebziu z dalej dworcem kolejowym i z biblioteką. Takich realizacji też znaleźlibyśmy w Europie kilka, czy miejsce, w którym się znajdujemy. Tak naprawdę no, teren przecież stricte poprzemysłowy byłej fabryki porcelany, a dzisiaj kompletnie multifunkcjonalny, z przestrzenią i tą usługową, i tą przestrzenią w czasach przedpandemicznych kulturalno-rozrywkową. Są też obiekty, w których nadal w jakimś sensie prowadzona jest działalność gospodarcza. Tu przede wszystkim ta związana z produkcją, bo o tym chciałem powiedzieć, że też ten element przemysłów kreatywnych. Zabytki techniki bardzo lubią przemysły kreatywne i odwrotnie, i te wszystkie działalności też związane ze sztuką. Taki proces rewitalizacji, jak podkreślają znawcy, powinien być zawsze prowadzony w dialogu ze społecznością lokalną. Z Pana doświadczeń, jak wygląda to zderzenie zbiorowych wyobrażeń, przekonań z planami nowego życia obiektów? Powiedzmy, dekadę temu jeszcze dominowało tak zwane to podejście z angielskiego top-down, czyli zapadała pewna decyzja na różnym poziomie, i później była wdrażana i społeczności w jakiś sposób większy bądź mniejszy były angażowane. To się przez lata zmieniło, raczej teraz mówi się znowu, używając angielskiego terminu bottom up, czyli od dołu do góry, wpierw rozpoznania potrzeb społeczności. Jeżeli się tego nie zrobi, i kilka jest takich przykładów, już ich może nie nazywajmy z imienia i nazwiska, to będziemy mieli bardzo duży opór społeczny. Dlaczego? No bo te miejsca, zabytki techniki były kiedyś po prostu miejscami pracy. Ludzie tam zarabiali pieniądze. Bardzo często to były w cudzysłowie też takie matki karmicielki. Huta czy kopalnia organizowała ci kompletnie całe życie.
I to się zmieniło, tracisz pracę. I teraz słyszysz, że teraz w tym obiekcie, który dawał ci pracę, będzie kultura. I teraz będziesz mógł tam spędzać czas wolny. Ludzie tego nie chcą na początku. To jest też kwestia pewnych kompetencji kulturowych. No jeżeli to było miejsce pracy, to im trudno sobie wyobrazić, że to jest muzeum. Nawet jeśli jest to muzeum, to bardzo często idą zobaczyć ten obiekt trochę z krwawiącym sercem, no bo to była działająca kopalnia. Więc jeżeli się tego nie zrobi, to na dzień dobry ma się duży problem z otoczeniem. A w pierwszej kolejności to otoczenie lokalne jest twoim odbiorcą. Jeśli mieszkańcy, ci, którzy mieszkają dookoła, nie będą przekonani do tego, co się dzieje w tym obiekcie, który dzisiaj jest rewaloryzowany i nadawane są mu nowe funkcje, to będziesz miał bardzo duży problem, bo nie będziesz miał naturalnych ambasadorów marki. Najgorzej robić coś wbrew społeczności lokalnej, która tego ani nie będzie chciała, ani tego nie doceni. A budowanie tych połączeń, które zostały przez deindustrializację dramatycznie zerwane. Obiekt funkcjonował, tworzył miasto. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w naszym regionie to miasta rosły wokół przemysłu, a nie przemysł wokół miast. I teraz, kiedy to połączenie między emocjami ludzi, ich nastawieniem i tym obiektem zostaje przerwane w wyniku deindustrializacji, to pierwszy krok polega na tym, żeby te połączenia, te linki, jakby to teraz powiedziała młodzież, odbudować. I odbudować to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Na Śląsku wiele takich zabytków zostało zniszczonych. Czego panu najbardziej żal? Chyba nawet gęsią skórkę mam teraz. Sporo, naprawdę sporo. Dość powiedzieć tak. Ja zawsze też domagałem się, żeby ta opowieść o zabytkach techniki miała co najmniej dwie nogi, to znaczy nogę górniczą i nogę hutniczą, bo te przemysły nie funkcjonują bez siebie. No więc patrząc na sektor hutniczy, straciliśmy niemal wszystko. Kiedyś w zakładzie metalurgicznym 5-6 wielkich pieców w rzędzie to był standard. W tej chwili w całym kraju, w całej Polsce pozostały 3 wielkie piece, w tym jeden zabytkowy na terenie Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, Nowym Bytomiu. Całe kompleksy hutnicze zostały zrównane z ziemią. O obiektach górniczych i o przykładach można mówić bez końca. Dość powiedzieć, zobaczcie Państwo, jak pojedziecie do Świętochłowic, zobaczycie wieżę kopalni Polska, tamtą basztową i kozłową, wokół nich nie ma nic. Tam był budynek na trzybia, tam była maszyna parowa historyczna, tego kompletnie już nie ma. Całe połączenia kolei wąskotorowych w tym regionie, sieć kolei wąskotorowych była jedna z najgęstszych, czy najgęstsza w ogóle w całej Europie. To zostało kompletnie zdewastowane. Przedstawił nam się pan już jako wiceprzewodniczący ERIH, to kulturowy szlak Europy. Jakie jest na nim miejsce Polski, a jakie Śląska? ERIH to ponad 300 zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury. Spośród tych 300 obiektów, jeśli mówimy o liczbach, 16 obiektów jest obiektami z Polski, najwięcej jest z terenu województwa śląskiego. I spośród tych 300 obiektów mamy ponad 100 tak zwanych punktów kotwicznych, czyli tak mówiąc potocznie najlepszych z najlepszych. I tych obiektów znowu, jeśli chodzi o nasz region, jest całkiem sporo, bo to wspomniana kopalnia Guido, sztolnia Królowa Luiza, oczywiście Tarnowskie Góry, kopalnia srebra, tu przypomnijmy jedyny obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, jaki mamy, zabytek techniki to oczywiście nie przypadek, browar Tyski, browar Żywiecki, inne punkty kotwiczne też manufaktura łódzka, to stara kopalnia w Wałbrzychu, czyli była kopalnia Julia, później Torres, czy eksplozeum, czyli ten fragment po takiej olbrzymiej fabryce nitrogliceryny z czasów II wojny światowej. Myślę, że koledzy z Wielkiej Brytanii, szczególnie czy z Holandii, ale też z Niemiec już to wielokrotnie mówili, że ten progres, ten skok do przodu, który się udało wykonać w ciągu ostatniej dekady jest naprawdę olbrzymi. No, wszyscy to widzimy wjeżdżając do Katowic, bo przecież góruje nad miastem wieża wyciągowa szybu Warszawa. Jest to symbol to jest oczywiście absolutnie należyty symbol, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy nie mówili o naszym dziedzictwie przemysłowym i go nie podkreślali, jakby Egipcjanie udawali, że oni nie są od piramid. My jesteśmy od zabytków techniki, ten region na tym polega, no, tak go należy rozumieć, bo on też został przez przemysł przecież stworzony. Więc na ERIH-u
jesteśmy jednym z liderów. Ja nie boję się tego słowa, tym bardziej, że porównując to do przykładów na przykład z Wielkiej Brytanii, tam sektor publiczny przez ostatnie lata się mocno z kultury wycofywał. Więc nawet te największe obiekty będące obiektami światowego dziedzictwa UNESCO, one są często utrzymywane przez fundacje, no, które mają pewną presję ekonomiczną na sobie. U nas jednak bardzo dużo zabytków techniki jest utrzymywanych przez sektor publiczny, no więc to im pozwala się rozwijać. Nowe wyzwanie przed Panem. W Chorzowie powstaje pierwsze w Polsce Muzeum Hutnictwa. Jego historii mają opowiedzieć pracownicy huty. Brzmi to dosyć tajemniczo. Należy dodać, że zostałem zaproszony do zespołu razem z panem dyrektorem Adamem Kowalskim. Rzeczywiście postawiono przed nami takie, czy mamy zaszczyt realizować takie przedsięwzięcie, bo tak jak mówię, ja zawsze byłem przekonany, że tego elementu w opowieści brakuje. Też doprecyzujmy pierwsze w jakim sensie. W tym sensie, że mamy Muzea Hutnictwa, mamy Muzeum Hutnictwa Metali Nieżelaznych, czyli walcownie cynku w Katowicach, Szopienicach, mamy hutnictwa starożytnego, natomiast nikt jeszcze nie opowiadał tylko i wyłącznie o tym przemyśle metalurgicznym hutnictwa żelaza i stali po rewolucji przemysłowej. No, gdzie jak nie w Chorzowie, można by było powiedzieć, mieście, które no, wyrosło, no, nazywało się wcześniej przecież Königshütte, później Huta Królewska, później dopiero Chorzów. Gdzie jak nie tam? Dlaczego ta perspektywa byłych hutników i o co w niej chodzi? To jest muzeum, które ma mieć dwie nogi. Jedna noga to są obiekty wielkogabarytowe, które pokażemy, ale w budynku, który był tylko elementem, malutkim elementem całego tego industrialnego organizmu, bo był elektrownią ponad stuletnią. Natomiast z perspektywy huty to jest tak, jakbyśmy chcieli opowiedzieć o człowieku z perspektywy paznokcia, bym powiedział. No, to trochę za mało, żeby pokazać całe ciało. I doszliśmy do wniosku, że żeby wyjaśnić, czym jest huta, to najważniejsze jest to, żeby pokazać ludzi, którzy tam pracowali. Rozumienie huty to jest bardzo skomplikowany proces technologiczny i trudno jest też wchodzić w te detale. Więc wymyśliliśmy, że co jest najłatwiejsze do zrobienia, niech o hucie opowiedzą ci, którzy tą hutę tworzyli. Więc jeżeli pójdziemy na stanowisko projektowania huty, to posłuchamy opowieści inżyniera, który tą hutę projektował. Ale nie z perspektywy kwestii matematycznych, inżynierskich, technologicznych, tylko z perspektywy jego własnych, prywatnych emocji i wspomnień. Jak pójdziemy na stanowisko dotyczące na przykład wytopu, to tam posłuchamy, jak naprawdę wyglądała praca przy wielkim piecu. Jak to trudne było, i jak nawet nie masz za bardzo jak wytrzeć tego potu, który cię zalewa, bo jesteś przy wielkim piecu, w którym w środku temperatura sięga no, ponad 1300 stopni, o ile dobrze pamiętam. Jak będziesz na kuźni, to posłuchasz byłych kuźników, którzy ci opowiedzą o tym, że każdy miał swoje narzędzie, można było od kogoś zabrać papierosy, ale jak zabrałeś od kogoś jego narzędzie, które było dostosowane do tego, jak się nim posługiwać, to było naprawdę ciężkie wykroczenie. Posłuchasz o tym, jak kuźnia zaczęła kuć, to wszystko dookoła się ruszało i w całym mieście było to słychać. Ale to też ta perspektywa tego, jak stałeś się hutnikiem, jak byłeś hutnikiem, czyli też motywacji, nauki, pracy i tego, co działo się po pracy. Czyli tych wspomnień związanych z tym, jak huta ci organizowała życie. Bo znowu jako matka karmicielka, trzymając się tego przykładu, jak to się działo, że po pracy ludzie też byli razem. I ta huta, oni ją nie tylko słyszeli, w języku polskim, ja bardzo uwielbiam to określenie, bo w języku polskim huta huczy. I rzeczywiście jest tak, i to są też te wspomnienia, które żeśmy słyszeli, że w mieście przez 24 godziny na dobę hutę było słychać. Wszyscy byli do tego przyzwyczajeni. Muzeum ma być domem dla byłych hutników i dla byłych hutniczek, dla byłych pracowników i pracownic hut, bo im należy się pamięć i olbrzymi szacunek. Ja miałem w swojej karierze edukacyjnej przygodę z technikum elektronicznym przy Hucie Pokój,
miałem okazję raz czy drugi przychodzić przed działającym, no, oczywiście nie bardzo blisko, wielkim piecem. I to jest szalenie ciężka i niewdzięczna praca. Dzisiaj jest już coraz mniej, natomiast no, ta praca stworzyła świat, w którym żyjemy.